Rogla Grudziądza wybrał dzisiaj nowy zarząd. Z czego wynikają te wybory? Nowe wybory jak gdyby wynikają z pewnego okresu, który minął. Przypomnę, że wybieramy zarząd raz na 4 lata, aczkolwiek ostatnia kadencja była dość takim okresem trudnym, dlatego że część osób składała rezygnację. Musieliśmy dokonywać wyborów uzupełniających. W dniu dzisiejszym powołaliśmy aż 8-osobowy zarząd. Jest pełne, szerokie takie spektrum reprezentujące różne grupy społeczne, różne grupy wiekowe. Są też i emeryci, renciści i osoby także pracujące, funkcjonujące w biznesie. Kto został wybrany do nowego zarządu? Jaki jest skład tego gremium? Bo wybrano nowy zarząd oraz komisję rewizyjną. Oczywiście w skład nowego zarządu weszli pan Andrzej Wiśniewski, który pełnił funkcję przewodniczącego do tej pory. Drugą osobą jest pani Marzena Makowska, która od wielu lat funkcjonuje w ruchu dla Grudziądza. Wszedł także pan Henryk Czarnecki, który reprezentuje mieszkańców z osiedla Chełmińskiego. Pozostałe osoby to pan inżynier Piotr Sadowski, który też razem z nami będzie współpracował. Jest także pani Janina Józefiak, i oczywiście nowa osoba, która weszła, zgłosiła się do pracy zarządu, to jest pan Piór. W pewnym sensie ostatnia kadencja też była przerwana przez rezygnację pana. Tak, w ostatnim czasie złożyłem rezygnację, dokonaliśmy zmiany w przewodniczeniu temu stowarzyszeniu. Ja pełniłem funkcję przewodniczącego, złożyłem rezygnację i tę funkcję podjął pan Andrzej Wiśniewski. Dzisiaj złożyłem ponownie akces do pracy w stowarzyszeniu i także uzyskałem tutaj wybór tego stowarzyszenia, dlatego to stowarzyszenie będzie dzisiaj aż 8-osobowe.